Witam. Dzisiaj dokonamy unboxingu słuchaweczek Philipsa zakupionych na iBodzie. Jak to ładnie widzimy. Jest to przesyłeczka, tak. iBod. Ładnie UPS-em do mnie przyszło. Nie szło zbyt długo. Jest całkiem w porządku. Tylko mam jedną taką zasadniczą rzecz. Ta paczka jest tak lekka, że wydaje się, że tam nic nie ma. No nic. Zobaczymy, co mamy w środeczku. Dobra, to już. Wrócimy. Chyba nam się już nie przyda. Co my tu mamy? Tak. Wypełnienie. Całkiem fajna rzecz. Powietrzem. Jeszcze jedno. No i co? To na co czekaliśmy. Zapowiadają się całkiem nieźle. Chat in Style. No właśnie, to są takie słuchawki z mikrofonem. Jak tutaj widać, do wszelkich komunikatorów ładnie jest wypisane. Skype, MSM, Yahoo, ICQ. Tak. Jakieś pudełko takie ściuchane jest. Więc nie wiem, czy to na magazynie tak się tym źle obchodzili, czy co. Ale... widać, tu są takie, nie wiem, czy to uchwyci, ale są takie otarcia na tym plastiku, tu też. Ale samo pudełko nie jest uszkodzone jakoś. A, tu są takie właśnie nakładeczki na słuchawki. Widać, że cztery są w zestawie. Dwumetrowy kabel. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale może być kiepsko widać. Dwumetrowy kabel, na końcu mamy podwójne dwa jacki na słuchawki, na mikrofon. Tu jest tak, pasmo przenoszenia. No. Zapowiadają się całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak one się sprawdzą w rzeczywistości. Tak, tutaj jak tu jeszcze sobie drukować te kółeczka, nakładać na słuchawkę. No nie wiem, czy sobie kiedyś skorzystam, no ale jest, bo jest. No, jest taki, jak to się nazywało? Chat in Style, czyli taki nowoczesny dla młodych użytkowników, żeby ich zachęcić, zwariowanych ludzi. Wydrukuję sobie, co zechcę, szczepię na słuchawkę. No i już będę inaczej wyglądał w tłumie, bo będę miał słuchawkę z czymś innym tutaj. No jakieś tam marketingowe podejście jest. Tutaj nic nie mamy. Są pudełka całkiem schludne. Po jakiemu tu nas piszą? A po polsku też jest. Słuchawki stereofoniczne SHM6110 U łamane na 10. No dobrze, to trzeba czas zobaczyć, co jest w środku. O, tu jest jakiś jeszcze numerek. Zobaczymy, czy na drugich jest ten sam. To pewnie jakiś magazynowy numer tego sprzętu. Dobrze, jak się do tego zabrać, żeby tego nie uszkodzić, a otworzyć. No, powiem, że
wygląda to na zbyt łatwe. Ale chyba zaczniemy od dołu. No nie powiem, dosyć solidnie jest to zapakowane. Aczkolwiek tu jest jakaś taśma. I tu, i tu. No dobrze. A więc wysuwamy. Aha. Jest tu mikrofon, czyli tak, tu jest mikrofon. Tu jest pilocik. Można dźwięk też chyba mikrofon wyłączyć i włączyć. Głośno ściszyć. No, tak. Przyjemnie to wygląda. A, tu oczywiście są. Jest to zabezpieczone, żeby nie wypadło. I jeszcze w dwóch miejscach. Powinny wyjść. No, widzę, nie tak chopsiło, trzeba to powyciągać. A to nie wyjdzie tam. No, mogliby nie przesadzać aż tak. Opakowanie, no ale na pewno się to nie uszkodzi. Szybciej się uszkodzi podczas wyciągania niż podczas transportowania, z tego co widzę. Bo wyciągnąć to wszystko, no nie jest tak hopa siupa. A, uciekają mi. Co tu mamy? Zostaje nam jeszcze jacki. Jeden, drugi, hopsiup. No, fajne takie, dosyć wąskie. Ładnie, o, Philips pisze na nich. Ten jest do słuchawek, ten jest do mikrofonu. Słuchaweczki oczywiście są jeszcze obklejone folijką, żeby się przypadkiem nie uszkodziły. Chociaż w tak pancernym pudełku jest to chyba niemożliwe. I tu jest ta słuchawka z mikrofonem. Co zdejmiemy tu też? Oczywiście kabel też jest zaplątany. Żeby to wyjąć. Tak, kabel tam wedle z tego co było napisane, to ma chyba około 2 metrów. Więc będzie idealny. Tu mamy dosyć mięciutkie takie, taką wyłożone te słuchaweczki. Myślę, że będą ciekawe. Ciach na głowę i można nawijać.
Oczywiście w komplecie są te wymienne wkładki tutaj. Pewnie to się jakoś łatwo wyjmuje. Aha, tak. Tu mamy taką przezroczystą. Właśnie nakładeczkę tu wkładamy. Te gotowe lub przez siebie. Lub przez siebie wydrukowane. I już jesteśmy oryginalni. I nikt nie widzi, że to jest Philips. Tylko jakieś takie czadowe, schizowe słuchawki. No, myślę, że będą ok. Tu już jest sezona jedna. No, dzięki.